środę, 15 lutego. Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam z Katowic. Na początku tego dnia pragniemy zastanowić się nad słowami z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwsze czytam w 29 rozdziale Księgi proroka Izajasza. Będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. A w 15 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza czytamy: Lud się zdumiewał, widząc, że nimi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. Dzisiejsze słowa nawiązują w pewnym sensie do słów, nad którymi zastanawialiśmy się w naszych kościołach w niedzielę. Myśli moje to nie myśli wasze, a drogi moje to nie drogi wasze. Tak mówił też Pan Bóg również przez proroka Izajasza. I kiedy myślimy o tym dziwnym Bożym postępowaniu, o tym niezrozumieniu Bożych myśli, to jakoś jest to taką naszą ludzką przywarą, że najpierw myślimy o tych negatywnych rzeczach. Staramy się doświadczenia, wszelkie zło, które nas spotyka, w jakiś sposób tłumaczyć. I oczywiście jest to jeden element. Tak też jest. Chcemy wierzyć, że to wszystko, co nas spotyka, z czym musimy się zmagać, to wszystko, co traktujemy w kategoriach obciążenia, zła, że ma jakiś głębszy sens, że jest częścią Bożego, dobrego dla nas planu, bo przecież Bóg wie lepiej, bo Jego myśli są większe niż nasze, Jego myśli są lepsze. Dlatego, że Bóg widzi cały horyzont, podczas gdy my nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, co jest za najbliższym zakrętem. A to jest tylko jeden element. Drugim elementem tego dziwnego postępowania jest to, co zaraz potem Bóg dodaje: cudownie i dziwnie. I to widzimy w działalności sługi Pana, Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. I to też dostrzegali ludzie, którzy mieli z Nim styczność, którzy o Nim słyszeli podczas Jego ziemskiej wędrówki. Niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą i wielbią Boga, bo zdają sobie sprawę, że jest to i było to Boże działanie w ich życiu, Boża ingerencja. Różne są te Boże działania i różne są te Boże ingerencje w naszym życiu. Czasem może się zdarzyć tak, że są spektakularne, cudowne, ale najczęściej to Boże działanie w naszym życiu jest ledwo zauważalne. I o tym też mówiły słowa proroka Izajasza z ostatniej niedzieli, kiedy mówił: szukajcie Pana, póki jest blisko, wzywajcie Go, kiedy pozwala się znaleźć. Bóg jest blisko, ale to nie znaczy wcale, że będzie zawsze, często, w cudowny sposób nasze życie ingerował, ale ważne jest, żebyśmy my dostrzegali te delikatne, subtelne przejawy Jego działania w naszej codzienności. Te małe, drobne cuda, które nas spotykają ze strony innych ludzi, czy te elementy naszego życia, które układają się tak, a nie inaczej, a wierzymy, że nie są tylko wynikiem naszego rozumu, naszego działania, czy naszego szczęścia, ale jednak Bożego działania i Bożej inspiracji. Bóg działa. Bóg działa także przez drugiego człowieka. Bóg działa także przez nas. Działa przez ciebie i przeze mnie na różne sposoby. Ważne jest, żebyśmy otwierali się na to Boże działanie w nas i Boże działanie przez nas. Na początku kolejnego dnia, żebyśmy wychodząc do innych, spotykając innych, mogli nieść im Chrystusa. Niewielkimi słowami, niewielkimi deklaracjami, ale tym, co robimy. Prostymi gestami, okazywaniem miłości, okazywaniem uśmiechu, byciem dla drugiego. Bo to było też główne zadanie Pana Jezusa podczas Jego ziemskiej wędrówki. Był dla drugiego człowieka na różne sposoby. Uzdrawiał, pomagał, ale pamiętamy też, że przecież zamienił wodę w wino w Kanie Galilejskiej. Także i w ten sposób
wsparł, pomógł ludzi. Może nie było to przecież niezbędne im do życia, ale jakże ułatwiło szczęśliwą zabawę. Dlatego pamiętajmy, drodzy, że idąc w kolejny dzień, nieśmy ludziom Chrystusa. Bądźmy przekaźnikami tego dziwnego i cudownego działania, bo być może i przez nas ktoś przyzna, że dziwnie i cudownie Bóg zadziałał w jego życiu. Dobrego, błogosławionego dnia w Bożej bliskości. Zostańcie z Bogiem.